Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market Cup wynosi 196 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 7254 dolary. No i jest on w tej chwili na nieznacznym minusie, blisko półprocentowym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów nieznacznie straciła po kilka procent, aczkolwiek mamy też wyjątki, ponieważ Tezos wyjątkowo urósł w tym tygodniu blisko 18,5%, a urósł on ze względu na informację, która wyszła ze strony Ledgera, ponieważ na Ledgerze od teraz możemy stakować kryptowalutę Tezos. Dominacja Bitcoina w dalszym ciągu utrzymuje się w granicach powiedzmy 66%. Natomiast Fear and Greed Index pokazuje nam w tej chwili Extreme Fear, czyli bardzo duży strach, co mnie osobiście bardzo dziwi, ponieważ większość analityków spodziewa się wzrostów. Dużo osób tak naprawdę na Reddicie, na Twitterze twierdzi, że w tej chwili osiągnęliśmy dołek, no i będziemy mieli dalsze wzrosty. Złoto natomiast w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie poniżej 1500 dolarów za uncję. W tej chwili nawet w ciągu ostatnich paru dni nieco wzrosło z poziomu 1460 na 1471. No i nie chcę spadać do tych poziomów 1350-1360, o których mówiła część analityków. Jak zapewne pamiętacie, kiedy to złoto bardzo mocno urosło do poziomów przekraczających 1500 dolarów za uncję, część analityków twierdziła, że mamy czas na odreagowanie. No i złoto zajdzie do poziomów albo około 1400 albo około 1300 dolarów za uncję i to będzie dobry czas na akumulację na dokupienie złota. No w tej chwili jesteśmy właśnie na tych poziomach około 1400, no ale do poziomów 1350, 1360 na razie złoto nie chce zejść. Na samym początku tego filmu chciałbym jeszcze przypomnieć o naszej zrzutce, o naszej zbiórce na chorego czarka. Także jeżeli chcecie wspomóc chorego czarka, to link do zrzutki znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Dzisiejszy film standardowo rozpocznijmy od wiadomości ze świata, a na początek Polska, ponieważ jak możemy przeczytać na stronie komparik.pl, prokuratura zainteresowała się sprawą PNT przez medialną kwotę i medialną osobę. Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie pracowni nowych technologii. Chodzi o niekorzystne rozporządzenie mieniem wielu osób w łącznej kwocie minimum 21 milionów złotych. Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wszczęte zostało śledztwo w sprawie działalności pracowni nowych technologii w zakresie niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób w łącznej kwocie nie mniejszej niż 21 milionów 450 tysięcy złotych oraz usunięcia w okresie od listopada 2018. Do lutego 2019 w łodzi składników majątku pracowni nowych technologii, spółka ZO, spółka komendytowa pozostającej w stanie niewypłacalności. Jednocześnie w Polsce walka z gotówką cały czas trwa, a polski rząd rozważa zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych. No i w tej chwili polski rząd rozważa zmniejszenie tego limitu do poziomu około 8 tysięcy złotych. Jak możemy przeczytać na Biznes Radio Z resort finansów chce zaostrzyć przepisy dla przedsiębiorców. Transakcje gotówkowe będą możliwe nie do kwoty 15 tysięcy złotych jak obecnie, lecz do 8 tysięcy. Grecja natomiast w walce z gotówką poszła o krok dalej, ponieważ Grecy zamierzają karać swoich obywateli, a dokładnie rząd grecki zamierza karać swoich obywateli, jeżeli ci będą za dużo używać gotówki. Rząd grecki uważa, że Grecy powinni minimum 1 trzecią swojej wypłaty wydać w formie elektronicznej. Jeżeli Grecy będą wydawali za dużo gotówki, jeżeli nie wydadzą 1 trzeciej swoich pieniędzy w postaci elektronicznej, no to będą nakładane na takich Greków kary w postaci podatku wynoszącego 22% od kwoty do tego poziomu 30%. Czyli jeżeli na przykład jakiś Grek wyda tylko 20% swojej wypłaty, w formie elektronicznej, to na pozostałe 10% zostanie nałożony podatek, kara w wysokości 22%. Walka z gotówką przyspiesza, rządy coraz bardziej walczą z gotówką. W Polsce limity są zmniejszane, w Grecji natomiast ludzie są karani za to, że płacą gotówką. Podejrzewam, że w Grecji niedługo będzie to 40%, 50%, 60% i nim się obejrzymy, wszyscy będziemy mieli pieniądze elektroniczne, a gotówka po prostu zaniknie, a wraz z nią nasza wolność. Południowa Korea zamierza uregulować prawo dotyczące kryptowalut, i na szczęście są oni pozytywnie nastawieni do całej technologii blockchain, jak i do kryptowalut. Do tej pory w Południowej Korei nie było jakiegoś takiego oficjalnego prawa dotyczącego technologii blockchain oraz kryptowalut, no i panował tam powiedzmy Dziki Zachód. Giełdy w sumie nie wiedziały, jak operować, firmy nie wiedziały, jak działać, no i w roku 2020 ma się to zmienić. Wszyscy traderzy, wszyscy ludzie, którzy będą Handlowali kryptowalutami od roku 2020, będą musieli płacić podatek od sprzedaży, od zysku e, kryptowalut, więc e, w tej kwestii będzie wszystko już uregulowane. A dodatkowo giełdy, które tam operują, które są tam zarejestrowane, będą musiały wprowadzić KYC. W tym tygodniu mamy także informację dotyczącą północnej Korei, ponieważ rząd amerykański aresztował jednego z deweloperów Ethereum, który Powiedzmy, nauczał w północnej Korei o technologii blockchain. Dał on wykład dotyczący technologii blockchain. No a rząd amerykański, rząd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że ten deweloper Ethereum nauczał rząd północnej Korei, jak obchodzić sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na północną Koreę. No i w tej chwili ten człowiek, ten deweloper siedzi w więzieniu. A jak już mówimy o Ethereum, to mam dla Was ciekawą informację pochodzącą z Chin, ponieważ chiński rząd wprowadził blokadę przez firewall, przez ten wielki chiński firewall, blokadę blockchain explorera Ethereum, czyli etherscan.io. Jednocześnie chiński rząd w dalszym ciągu ciężko pracuje nad wprowadzeniem własnej cyfrowej waluty, waluty CBDC, i prawdopodobnie w jednym z chińskich miast jeszcze wystartuje ona w tym roku, jeszcze pod koniec 2019. Wcześniej w jednych z wiadomości wspominałem Wam, że oficjalnie w całych Chinach ta waluta ma wystartować mniej więcej na wiosnę 2020. 3 grudnia dowiedzieliśmy się także, iż brytyjskie Wyspy Dziewicze również rozważają wprowadzenie własnej cyfrowej waluty. Ale to nie wszystko, ponieważ francuski bank centralny zamierza rozpocząć testowanie własnej cyfrowej waluty w roku 2020. Natomiast w Niemczech od 1 stycznia 2020 wchodzi nowe prawo, dzięki któremu banki w całych Niemczech będą mogły oferować sprzedaż kryptowalut. Także od 1 stycznia 2020, jeżeli jakiś bank będzie chciał sprzedawać kryptowaluty i stać się giełdą kryptowalutową, to będzie miał taką możliwość zgodnie z prawem panującym w Niemczech. Dla mnie sytuacja wygląda tak, jakby. Część państw się wystraszyła i starała się w jakiś sposób blokować rozwój technologii blockchain, kryptowalut, jednocześnie rozwijając własne projekty. To jest to, o czym mówiłem wam dawno, dawno temu, jeszcze w roku 2017 że prędzej czy później, prawdopodobnie, rządy będą tworzyły własne kryptowaluty i wtedy te kryptowaluty będą dobre. Wszystkie inne będą złe, ale te stworzone przez rządy będą dobre. No i po dwóch latach. To się w sumie sprawdza. Z drugiej zaś strony widzę część państw, które idą w tą technologię blockchain i po prostu nie chcą zostać w tyle. Przejdźmy teraz do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. Bank HSBC odchodzi od papieru i ma zamiar do marca 2020 zacząć korzystać z technologii blockchain. Do marca 2020 bank HSBC ma zamiar przechowywać w technologii blockchain albo za pomocą technologii blockchain 40% swoich danych. Hodlonaut na swoim Twitterze napisał, że te spadki, które mamy od jakiegoś czasu, prawdopodobnie są spowodowane skamem plus token. Skam plus token wykradł ludziom lub wyłudził od ludzi około 200 tysięcy bitcoinów, no i prawdopodobnie te bitcoiny są rzucane na rynek. Co ciekawe, wczoraj okazało się, iż BitClub Network, który w Polsce był promowany przez wiele osób, prawdopodobnie także jest skamem. Trzech założycieli zostało aresztowanych. Jak możemy przeczytać na CoinDesku, rząd Stanów Zjednoczonych aresztował trzech ludzi powiązanych z Bitclub Network, który tutaj jest nazwany scamem i prawdopodobnie Bitclub Network właśnie wyłudził od ludzi około 722 miliony dolarów. Od zawsze powtarzałem wam, iż jestem wielkim przeciwnikiem wszelkich MLM-ów, jakichś networków, kopań w chmurze, projektów, które obiecują wam 1%, 2% dziennie, ponieważ mają jakiś super traderów, którzy tam tradują, czy też mają koparki itd. itd. Moim zdaniem, jeżeli chcecie inwestować w kryptowaluty, to po prostu powinniście je kupić. Przelać na prywatny portfel, gdzie macie dostęp do swoich kluczy prywatnych i te kryptowaluty trzymać. Jeżeli ktoś wam obiecuje jakieś pewne zyski, procenty, jakieś wspólne biznesy, kopania w chmurze, networki, mlm -y i inne piramidy, naprawdę powinniście się dwa razy zastanowić, gdyż tak naprawdę te wszystkie projekty do tej pory Prędzej czy później padały. Więc, więc tak naprawdę szansa na to, że to jest akurat jakiś projekt, który nie jest skamem, który nie padnie, jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Więc moim zdaniem szkoda czasu. Jeżeli chcecie inwestować, to po prostu kupcie sobie kryptowaluty. Swoją drogą, warto też, żeby Wam o tym powiedział, na Redditie dużo osób zaczyna się zastanawiać, czy Bitclub Network nie spowoduje dalszych spadków cen Bitcoina, a tym samym cen pozostałych kryptowalut, ponieważ skoro Plus Token wykradł taką dużą ilość bitcoinów, tam te bitcoiny mają chyba wartość około 2 miliardów dolarów, no i od tego czasu. Właśnie mamy spadki, no to te 722 miliony z BitClub Network także mogłyby namieszać na rynku. No i część osób zastanawia się, czy te bitcoiny nie będą rzucane na rynek, aczkolwiek ta sprawa BitClub Network nie jest jeszcze wyjaśniona. Tak naprawdę wszystko stało się wczoraj. No i na pewno w następnych wiadomościach będę wiedział coś więcej. Swoją drogą, a propos inwestycji. Na Bing Crypto powstał bardzo ciekawy artykuł, który mówi o tym, że jeżeli po prostu byśmy kupowali bitcoina regularnie, co tydzień, uśredniając cenę przez cały 2019 rok, to średnio zarobilibyśmy na tym 49%. Mimo spadku ceny Bitcoina z tych kilkunastu tysięcy aż na poziom około sześciu tysięcy, siedmiu tysięcy dolarów, średnio i tak zarobilibyśmy mniej więcej 49%, a to jest tyle co przez 5 lat wynajmowania mieszkania. Parę dni temu wyszedł także dosyć ciekawy raport niemieckiego Deutsche Banku, który mówi, że kryptowaluty zastąpią pieniądz fiducjarny do 2030 roku, czyli w ciągu następnych 10 lat pieniądz fiducjarny po prostu przestanie istnieć, a ludzie będą posługiwali się kryptowalutami. Link do tego raportu oczywiście znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Mam też dla Was dosyć nieciekawą informację dotyczącą mojego kanału YouTube, ponieważ YouTube wczoraj, 10 grudnia, wprowadził nowe prawo, nowy regulamin, dzięki któremu YouTube ma prawo usunąć każdy kanał. Eee, tak naprawdę, bez żadnej informacji, bez żadnego ostrzeżenia, YouTube może usunąć każdy kanał, który nie jest dla YouTube'a opłacalny komercyjnie. Mój kanał niestety nie był dla YouTube'a opłacalny komercyjnie, ponieważ od początku tego kanału, od początku istnienia tego kanału w ogóle nie miałem włączonej monetyzacji, nie miałem w ogóle odpalonych reklam, po prostu nie zarabiałem na YouTubie, nie zarobiłem na nim nawet jednego centa. Przez to, iż YouTube wprowadził taki nowy regulamin, zostałem po prostu zmuszony, aby włączyć na moim kanale reklamy. Nigdy nie chciałem tego robić. Sam jestem wielkim przeciwnikiem reklam, nie lubię oglądać reklam. No, ale nie mogę po prostu ryzykować tego, że YouTube po prostu usunie mi kanał bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, tylko dlatego, że nie może na moim kanale zarabiać. Z tego co wyczytałem, te reklamy uruchomiłem wczoraj. Będzie to trwało mniej więcej miesiąc, czyli przez miesiąc żadne reklamy na moim kanale YouTube nie powinny się pojawiać. Aczkolwiek Wy też wiecie, że jest. Jest pewne obejście. Możecie po prostu oglądać moje filmy w przeglądarce Brave Browser, która po prostu tych reklam nie wyświetla. No niestety, na YouTubie robią się nieciekawe e, czasy. E, no, za dużo sami wiecie, nie mogę tutaj <laughs> powiedzieć. A jak już mówimy o przeglądarce Brave Browser, w której nie będziecie widzieli reklam na moim kanale, no to w tym tygodniu Brave Browser przekroczyła 10 milionów aktywnych użytkowników. Swoją drogą pod tym filmem w miejscu na opis znajdziecie link do pobrania przeglądarki Brave oraz do mojego Twittera oraz fanpage'a na Facebooku w razie gdyby YouTube usunął mi mój kanał. W tym tygodniu także ilość aktywnych adresów bitcoinowych osiągnęła ATH, czyli all-time high. Jesteśmy na szczycie, mamy w tej chwili więcej aktywnych adresów bitcoinowych niż w szczycie roku 2017. Wczoraj także po Twitterze oraz po Reddicie krążyła plotka mówiąca o tym, że Justin Sun, CEO projektu Tron, zamierza kupić platformę Steamit. Eee, tak jak wam powiedziałem, to jest na razie plotka. Teraz już przeszła do oficjalnych portali kryptowalutowych, ale jeszcze nie mamy potwierdzenia ze strony twórców Steamit. Sprawdźmy teraz giełdy kryptowalutowe. Na początek, Południowa Korea południowo-koreańska giełda UpBit została zhakowana, a hakerzy wykradli około 50 milionów dolarów. Swoją drogą, UpBit była siódmą giełdą kryptowalutową, która została schakowana w roku 2019. No i na Coindesku macie listę wszystkich giełd, które zostały schakowane. Dlatego, moim zdaniem, nie warto jest trzymać kryptowalut na giełdach. Mamy tutaj m.in. Kryptopie, na której zostało wykradzione 16 milionów dolarów, Dragonex, 7 milionów dolarów. BitHump 13 milionów dolarów, Binance 40,7 miliona dolarów, giełda BitTrue 4,2 miliona dolarów, giełda BitPoint 28 milionów dolarów, UpBit. 49 milionów dolarów. Także w ciągu 12 miesięcy 7 giełd zostało zhakowanych, aczkolwiek to i tak jest mało, ponieważ już kiedyś Wam mówiłem, że średnio na świecie mniej więcej co 5 tygodni jakaś giełda jest hakowana. Być może akurat CoinDesk nie wymienił wszystkich giełd, lub też nie zawsze hakerzy hakerom udaje się wykraść wystarczająco dużo pieniędzy, by giełdy się tym musiały pochwalić. Wiadomo, że niektóre giełdy nie chwalą się, że są hakowane, i tak też było w przypadku giełdy Mt. Gox. Też nie chwalił się swego czasu Mt. Gox, że hakerzy wykradli im pieniądze, no i starali się to jakoś zamaskować, licząc też na to, że cena kryptowaluty Bitcoin urośnie. Niestety im nie wyszło. Także nie trzymajcie. Kryptowalut na giełdach. Kupujcie kryptowaluty, jeżeli chcecie, od razu przelewajcie je na prywatne portfele. Niestety, dużo ludzi, dużo inwestorów traktuje giełdy kryptowalutowe tak jak banki, a powinniśmy traktować giełdy kryptowalutowe tak, jakby były one kantorami. Nie, my nie zostawiamy pieniędzy tak naprawdę w kantorze. Jeżeli wymieniamy powiedzmy złotówki na funty, złotówki na euro, to tych euro czy też funtów nie zostawiamy w kantorze. Zabieramy je ze sobą i tak samo powinniśmy traktować giełdy. Wpłacamy tam pieniądze, na przykład złotówki, euro, dolary czy cokolwiek, zamieniamy te pieniądze fiducjarne na kryptowaluty, a następnie te kryptowaluty od razu zabieramy do własnego Prywatnego portfela i to jeszcze takiego, przy którym mamy, e, posiadamy klucze prywatne, jesteśmy właścicielami kluczy prywatnych. Giełda Polonex przejęła TRX Market, największą zdecentralizowaną giełdę opartą o tron ekosystem. CEO giełdy Idax przepadł się. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie ten pan się znajduje, no i wszyscy podejrzewają Exit Scam. CEO tej giełdy także posiadał klucze prywatne, właśnie do wszystkich portfeli, a więc przepadł on ze wszystkimi kryptowalutami. Natomiast giełda Binance dodała trzy nowe pary walutowe do swojego stablecoina. Sprawdźmy teraz szybko projekty kryptowalutowe, a na początek Tezos, ponieważ giełda Binance dodała opcję stakowania Tezosa. Taką samą opcję dodał ledger, także od teraz możecie trzymać Tezosa bezpiecznie na ledgerze, a dodatkowo brać udział w stakingu. Na Daily Huddle możemy znaleźć artykuł mówiący o tym, że Litecoin w dalszym ciągu się rozwija no i dodaje opcję prywatności, cały czas rozwijają tą opcję prywatności. Oczywiście link do tego artykułu znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis, jeżeli chcecie poczytać o tych opcjach prywatności, no i technologii Mimble Wimble, którą chce dodać Litecoin, aczkolwiek ja podszedłbym do tego troszeczkę inaczej, ponieważ... Wydaje mi się, że w tej chwili rozpoczyna się wojna z kryptowalutami anonimowymi, no i jeżeli jakieś kryptowaluty będą miały takie opcje, no to moim zdaniem istnieje taka szansa, że po prostu państwa, w których giełdy będą zarejestrowane, będą prosiły te giełdy o usunięcie konkretnych kryptowalut. Tak jak na przykład to miało miejsce w przypadku Monero i BitBaya. BitBay usuwa Monero. Moim zdaniem, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, nie znam dokładnie faktów, ale moim zdaniem po prostu BitBay został o to poproszony. No jeżeli chcę zostać w kraju, w którym chcę przebywać w tej chwili, w którym chcę prowadzić biznes, no to może to zrobić, ale bez Monero. Takie jest oczywiście Moje zdanie to nie jest oficjalna informacja, no i wydaje mi się, że taka wojna z kryptowalutami anonimowymi się rozpoczyna. Ja swoją drogą mam też zamiar nagrać film na temat właśnie walki z kryptowalutami anonimowymi. No i wydaje mi się, że to podejście Litecoina i wstawianie opcji prywatności. Może skończyć się potencjalnie źle dla tego projektu. Parę dni temu mieliśmy także dosyć zabawną sytuację na Twitterze, na Redditie, związaną z projektem Digibyte, ponieważ CEO projektu Digibyte powiedzmy, że pokłócił się z właścicielami giełdy Polonex, na co 4 godziny później Polonex ogłosił, że usunie projekt Digibyte. Także, jeżeli popełniacie błąd i trzymacie swoje kryptowaluty na giełdach, jeżeli trzymacie Digibyte na Polonexie, no to moim zdaniem powinniście ściągnąć go jak najszybciej z tej giełdy. Od tygodnia możemy także stakeować projekt Atom Cosmos na giełdzie Binance. W tym tygodniu CoinFi dodało wsparcie dla projektu Nano, a Ethereum wprowadziło udoskonalenie hardfork. Istanbul, o którym mówiłem Wam już wielokrotnie. Na koniec sprawdźmy wróżbitów, czyli przepowiednie cenowe kryptowalut, a w tym tygodniu jest ich wyjątkowo dużo. Na zCrypto możemy przeczytać o tym, że w tym roku będziemy mieli Santa Claus Rally, czyli wzrosty cenowe świętego Mikołaja. Nazwijmy to wzrosty cenowe świętego Mikołaja. No i w grudniu ceny kryptowalut pójdą bardzo mocno do góry. Na Kointelegrafie natomiast możemy znaleźć artykuł mówiący o tym, że ten halving bitcoina, który będziemy mieli mniej więcej wiosną 2020, nie spowoduje w ogóle wzrostu ceny bitcoina. Na news BTC możemy znaleźć artykuł mówiący o tym, że jeden z analityków kryptowalutowych, który przewidział dołek bitcoina na poziomie 3150 dolarów, twierdzi, że jest szansa na 30% drop, na 30% spadek ceny bitcoina, a to by oznaczało, że bitcoin spadnie do poziomu około 5300 dolarów. Parę dni temu Tim Draper, który stwierdził, że Bitcoin w roku 2023 osiągnie poziom 250 tysięcy dolarów za sztukę, po raz kolejny potwierdził, że Bitcoin jest na dobrej drodze by ten poziom cenowy osiągnąć. Jednocześnie na tym samym portalu możemy znaleźć artykuł mówiący, że Bitcoin niedługo przekroczy poziom 10 tysięcy dolarów za sztukę. Antony Pompliano natomiast twierdzi, że Bitcoin do roku 2021, do końca roku 2021 osiągnie poziom 100 tysięcy dolarów za sztukę. A to by oznaczało, że od obecnej ceny musiałby on w ciągu dwóch lat urosnąć mniej więcej 13-14 krotnie. Natomiast Willy Wu stwierdził, że prawdopodobnie osiągnęliśmy lokalny dołek, no i od teraz powinniśmy mieć wzrosty. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie subskrybuj, by być na bieżąco. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.